Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony, z bestpan.pl. Nie wiem jaka u Was jest pogoda, ale u mnie w Dzierżoniowie to jest po prostu niesamowite. U mnie jest 12 stopni, świeci przepiękne słońce i dodatkowo nie ma nawet grama wiatru, co widać, no nie wiem, po nieruszających się palmach, tak? Odczuwalna temperatura na Dejwisie pokazuje, że jest 17 stopni, więc po prostu żyć nie umierać, wiosna, że tak powiem, pełną gębą. Gdyby tak człowiek wiedział, że nie będzie już zimy, to by się palmy z Hiszpanii oczywiście sprowadziło wcześniej, ale w naszym kraju oczywiście nigdy nic nie wiadomo. Po co nagrywam ten film? Wczoraj nagrałem filmik o Trachykarpusie Bułgaria. Zostałem dosłownie zasypany telefonami. Zasypany. A ja mam w tej chwili chore dziecko. Okazało się dzisiaj rano, że ma zapalenie płuc po przechodzeniu żłobka i nie miałem czasu po prostu wystawić do tej pory tych nasion. Teraz po to nagrywam film, żeby było wiadomo. Nasiona już są wystawione na sklepie. Można zamawiać, a nawet trzeba. Ileś osób już zamówiło. Pytaliście mnie też, czy będą na Allegro. Tak, będą, o ile od razu się wszystkie nie sprzedadzą. Bo jak się sprzedadzą, to po co mam wystawiać na Allegro? Jak nie będzie co wystawiać, tak? Tych nasion nie przyszło dużo. Może uda mi się jeszcze ich domówić. Aczkolwiek z tego, co mi mówili, oni je sprzedają tylko przez bardzo krótki okres czasu. A dlaczego? Dlatego, że tych roślin, tak jak mówiłem, jest tylko kilka, które dają te nasiona. I jeżeli te nasiona się zbierze, a zamawia je cały świat, no to one są, dopóki się nie sprzedadzą. To nie jest fabryka, że można te nasiona w jakikolwiek sposób doprodukować, czy coś. Następne będą po prostu w kolejnym roku, tak? Więc jeżeli ktoś naprawdę ma ochotę zamówić i sobie posadzić, to po prostu zamawiajcie na stronie www.bestpan.pl. A teraz jeszcze chciałem Wam pokazać, bo obiecałem wczoraj, jak one wyglądają. Są naprawdę świeże, piękne, cudowne. Na ręce, o, już pokazuję. Są tak mięciusie, zobaczcie. Mięciutkie jak kaczuszka, można powiedzieć. Wspaniałe, widać, że są prosto z drzewa. One są zbierane 16 grudnia, chyba wczoraj to mówiłem na filmie, a więc naprawdę te nasiona są mega świeże. A jeżeli nasiona są mega świeże, to wiadomo, że kiełkowalność powinna być spora. Oni mi napisali, że kiełkowalność to jest około 80-85%. To oczywiście też wszystko w zależności od Was, tak? Czy weźmiecie dobrą ziemię, czy będziecie dobrze o to dbać. Właśnie, od przyszłego tygodnia w sprzedaży zestaw palmiarza. Co to jest zestaw palmiarza? Już mówię. Wiem, że nie każdy wie, jaką użyć ziemię, jak to w ogóle wysiać, żeby było wszystko dobrze. Dlatego profesor Marek Malec od palmiarstwa polskiego będzie wysyłał zestawy palmiarza. W zestawach będą tak. Nasiona, ziemia kokosowa, najlepsza jaka może być do wysiewu, małe doniczusie, etykietki takie plastikowe, które się wbija specjalne do roślin, żeby można było sobie zaznaczyć, kiedy dana roślina była posadzona do kiełkowania i no i jak się nazywa, tak? Czy to Trachykarpus Bułgaria, czy Trachykarpus Polska, czy nie wiadomo, bo następne nasiona są w drodze, nawet się zdziwicie jakie. Więc jeszcze raz, nasiona, ziemia, doniczki i do tego jeszcze, jeżeli ktoś będzie chciał, myślę, że to jest świetna sprawa, te takie woreczki zip strip, żeby to tam fajnie w tej doniczce, każda doniczka osobno stała, dlatego, że wtedy to jest zamknięte, to wtedy tak szybko nie paruje, a można w każdej chwili otworzyć, podlać. Moim zdaniem mega sprawa. Dlatego tak jak mówię, od przyszłego tygodnia zestawy palmiarza. O tym nagram jeszcze film, nie wiem, może jutro mi się uda zobaczyć, jak tam z moim syneczkiem. Pokażę Wam konkretnie, co będzie w sprzedaży w tym zestawie, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że takie zestawy są dobre. Dajcie znać, czy takie coś w ogóle Wam się podoba, czy nie. Ja w każdym razie będę takie zestawy sprzedawał, dlatego że wiem, że nie wszyscy chcą osobno na Allegro, czy tam gdzieś na jakichś tam osobnych aukcjach sobie zamawiać. Zamówię to i w sumie zapłacisz za każdą, że tak powiem, pierdołę, bo każdą trzeba zamawiać od kogo innego, pieniądze za dodatkową przesyłkę. Ja uważam, że to jest bez sensu, dlatego ja to kupię wszystko do siebie i będę Wam działkował, jeżeli takie rzeczy będziecie potrzebować.
No to chyba tylko wszystko, co miałem do powiedzenia. Nasiona Wam pokazałem. Pokażę jeszcze ten woreczek cały, bo naprawdę nie jest ich dużo. Także jeżeli chcecie, to się śpieszcie, bo już część jest sprzedana. Świetna, naprawdę i bardzo, bardzo fajne. A jak przyjdą następne, które są w drodze, to oczywiście pokażę Wam, co przyszło. A uwierzcie mi, że będziecie zaskoczeni. A ja jeszcze pamiętajcie, z tych nasion to jeszcze muszę zostawić trochę dla siebie, na wysiew. Także kto pierwszy, ten lepszy. Trzymajcie się, nasiona do sprzedaży. Cześć!